Wpisując frazę mafia w Wikipedię, wyskakuje nam następująca definicja. Mafia. Towarzyska gra fabularna symulująca walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością. No ale nie taką mafią się będziemy dzisiaj zajmować. I nie będziemy się też zajmować mafią, która wyszła 2 lata temu. Bo wszyscy myślę, że zdają sobie sprawę, że jest ona naprawdę dobrą grą. No ale jak pierwowzór sprawuje się w roku 2023? O tym się będziemy przekonywać dzisiaj. Zapraszam do materiału. Tak jak zresztą widzicie, mam nadzieję, że nikt się nie obraził, bo bardzo mnie ta gra wynudziła. Strasznie nudziłem się w momencie, w którym grałem w tą grę. Tylko że to nie jest nic złego. Absolutnie nie. I mam nadzieję, że nikt nie zrozumiał mnie w zły sposób, ponieważ ja uważam to za niesamowity plus tej gry. Mianowicie ta nuda, którą teoretycznie można zarzucić tej grze, sprowadza się do tego, że faktycznie pierwsze nasze misje polegają na tym, że jesteśmy taksówkarzem. W zasadzie rozwozimy naszych klientów po mieście. Do tego pierwsza misja oczywiście buduje jakiś tam klimacik, w którym musimy przewieźć kogoś uciekającego z jakiegoś napadu czy czegoś. Ale my jesteśmy nieważną postacią, my jesteśmy zwykłym przechodniem, czy też zwykłym taksówkarzem, który akurat był w złym miejscu o złym czasie. Albo wręcz przeciwnie, w dobrym miejscu, w dobrym momencie. Ponieważ właśnie, dzięki tej nudzie, na początku my faktycznie czujemy, jakbyśmy dokonywali czegoś większego w momencie, w którym dostajemy pierwszą broń. W momencie, w którym nas gonią z pieprzonym pistoletem. W momencie, w którym my pierwszy raz będziemy nosić ten pistolet. My czujemy, jakby to było coś ogromnego. Tego uczucia absolutnie nie doznajemy w jakimś GTA. Tego uczucia nie doznamy w żadnej innej grze w zasadzie. Przynajmniej ja nie jestem w stanie takiej przytoczyć. Jeśli macie jakieś pomysły, to proszę piszcie. Z chęcią poznam to uczucie ponownie, tylko może w szeregach, tym razem czegoś innego. Ale tak, tutaj broń palna jest czymś wielkim. Teraz przyszło mi jeszcze do głowy Sleeping Dogs. Też jest jak najbardziej przyjemnym przykładem, ponieważ tam, jako że jesteśmy członkiem Yakuzy, to broń palna nie jest na tyle powszechna, żeby dostawać ją w jakimś mniejszym, czy też po prostu wczesnym momencie gry, tylko dostajemy go faktycznie później, te bronie palne. I tutaj jest tak samo. I tu to po prostu wspomaga bardzo klimat. To, tak jak już mówiłem, dzięki temu czujemy się jak ktoś ważny, czujemy się jak ktoś ważniejszy i to jest super. I to, że się na początku wynudziłem, to jest absolutnie wielkim plusem, ponieważ, no właśnie, jest tu klimatycznie. I ten klimat wspiera wiele, wiele, wiele rzeczy i nawet jeśli ja nie mam sentymentu do tych lat, no bo, no, muszę przyznać się, no nie żyłem w tych latach 40. czy 50., stety czy niestety, a to ja ten klimat czuję na każdym kroku. Czy to poprzez samochody, czy poprzez ubiory ludzi, czy poprzez to, jak ludzie gadają. Ludzie zawsze gadają. Bo cutscenki w tej grze są bardzo przyjemne. Nawet jeśli one są bardzo statyczne, one nie są na tyle właśnie wypełnione akcją, co w GTA i tak dalej, to one są bardzo przyjemne. I bardzo przyjemnie się w tą grę gra. Ale skoro mowa o mechanikach, jeśli chodzi o mechaniki w tej grze, to zacznijmy od tych gorszych rzeczy, ponieważ wiele, wiele w tej grze się zestarzało. Ja obstawiam, że to nie jest kwestia tego, że czasy były jakie były i mechanika była z tego względu taka, a nie inna, ponieważ tak to wyglądało po prostu w każdej grze. Myślę, że nie. Myślę, że tutaj jest to kwestia budżetu, z tego co kojarzę z historii, jeśli chodzi o tą grę. To nie wykonywało jej największe studio na świecie, tylko, no, widać po nazwiskach, jakiej narodowości są osoby odpowiedzialne za tę grę. Mianowicie są to osoby pochodzenia czeskiego, więc tak, no nie jest to wielkie amerykańskie studio, które mogło się wziąć za tę grę. Więc, co się zestarzało źle? Strzelanie na przykład.
szczerze, jakkolwiek można by było się pokusić o to, jest możliwe, że to tylko i wyłącznie kwestia preferencji, jak wygląda strzelanie, i możliwe, że też pod koniec gry to strzelanie po prostu wygląda lepiej, bo nie wiem, nasz bohater główny się uczy, jak korzystać z danej broni i odrzut jest na przykład mniejszy, czy też celowanie celniejsze. To w momencie, w którym ja miałem okazję do strzelania, czy używania po prostu broni wszelakiej, nie bawiłem się za dobrze. W sensie, faktycznie czułem, że to jest coś wielkiego, klimatycznie jak najbardziej było to okej doznanie, ale w momencie, w którym faktycznie miałem komuś strzelić w łeb, trudno było w niego trafić. Po prostu. I możliwe, że jest to podejście symulacyjne. Przy czym ja tego nie czuję pod pewnymi względami, ponieważ tej mechaniki, załóżmy, że trudnego strzelania, nazwijmy to w ten sposób, nie wspiera nic oprócz tego, że trudno się strzela. Nie ma tak, że nasza broń się zatnie w pewnym momencie, nie ma tak, że jesteśmy w stanie swoją broń naprawiać, że jest to jakiś survival. Nie, niekoniecznie. W tej grze po prostu trudno się celuje, ponieważ system strzelania jest... No nie powiem, że spierdzielony, ale zestarzał się już, widać po prostu tą ofiarę czasu i faktycznie nie wygląda to po prostu najlepiej. Co się zestarzało za to bardzo dobrze, to jest system poruszania się samochodami przede wszystkim. Czemu? Śmiałbym twierdzić, że jeśli chodzi o prowadzenie się auta, to wygląda ono o wiele lepiej niż w przypadku jakiegoś najnowszego GTA. W tym wypadku 10-letniego GTA, czy też 11-letniego GTA 5, uważam, że tak, że tutaj się przyjemniej prowadzi auto. Czemu? Czuć masę tych pojazdów, faktycznie przez to, że one przyspieszają tak wolno, że one prowadzą się tak wolno, że one są kanciaste, że one trudno skręcają i łatwo się wywracają. Nawet jeśli to łatwe wywracanie, to nie wiem, jak bardzo jest... celne w porównaniu do faktycznych, realnych aut, które na tamten moment czasu mieliśmy okazję poprowadzić, to prowadzi się przyjemnie, bo trzeba podejść do tego troszkę bardziej z głową i to jest coś, co zestarzało się naprawdę dobrze. Nawet jeśli nie będziecie odczuwać jakichś niesamowitych, symulacyjnych mechanik, to prowadzi się naprawdę przyjemnie. Więc, teraz następna zła rzecz za to. Kamera. Źle jest. Jeśli chodzi o kamerę, to ona jest niezbyt czytelna i gry ewoluowały w taki sposób, że wszystko staje się bardziej czytelne. Tutaj jest tak niekoniecznie. Jeśli chodzi o to, co my faktycznie widzimy celując, czy cokolwiek robiąc w zasadzie w tym świecie, to jest to bardzo mały fragment, którego powinniśmy widzieć. Więc... to się nie zestarzało najlepiej. A jako, że w tej grze nie ma o wiele większej ilości mechanik, to niestety to już na ten moment koniec. Jako, żebyśmy nie zrozumieli się źle, bo myślę, że patrząc po komentarzach, czy też po... po prostu po komentarzach, załóżmy, że ograniczmy to tylko i wyłącznie do tego, to chciałbym też wytłumaczyć, jak ma to wybrzmieć. Wydźwięk nie ma być negatywny. To jest coś, co się zestarzało i jest naturalne dla gier, które są z tego okresu, że one będą się starzeć. Ponieważ, no, wow, gry postępują. Jeśli chodzi o mechaniki zwłaszcza, to jest to tylko i wyłącznie naturalne, że te mechaniki będą się starzeć. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Więc, szczerze, ja tutaj się bardzo pozytywnie bardzo pozytywnie zaskoczyłem wręcz, ponieważ coś, co można powiedzieć z wielką odpowiedzialnością i z wielkim uśmiechem, to jest to, że po pierwsze mechaniki działają, a nawet jeśli nie jest ten poziom trudności za bardzo fair, ale o tym zaraz, to mimo wszystko to działa. I myślę, że to też wspiera klimat, bo ten klimat jest bardzo ciężki i tutaj w momencie, w którym zabijemy kogoś, faktycznie czujemy konsekwencje naszych czynów. Po prostu. Więc tak, to jest coś większego, że ktoś dostanie kulkę. I te wszystkie mechaniki, które do tej pory są, to one jak najbardziej to wspierają. Zderzenie z tą grą w 2023 jest przeokropne. Ta gra cię wypluje, ta gra cię przeżuje, ta gra cię opluje.
Czemu? Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gry są łatwe. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy powiedziane, gdzie my mamy konkretnie jechać. Mamy powiedziane, co my mamy konkretnie robić. Bo przecież jesteśmy głupimi małpami siedzącymi przy kompach, które nie są w stanie określić, jak wygląda poruszanie się w danej grze. Ponieważ, no, testując jakąś grę, do której podchodzimy, no nie wiem, po raz setny, czy też podchodzimy do jakiejś gry, która jest na naszym liczniku setną grą, do której podchodzimy, naprawdę my nie mamy pojęcia, że będziemy poruszać się w WASD. Bo przecież gra to musi nam powiedzieć. I to, że shiftem będziemy sprintować, to oczywiście, że też jest potrzebne, żeby nam powiedzieć, ponieważ my, małpy głupie, nie będziemy w stanie określić tego, jak się poruszać. No i mafia ma to wszystko gdzieś, że jesteśmy tymi głupimi małpami, które siedzą bezmyślnie przed mafią i które nie wiedzą, jak w tą grę grać. Ta gra, jak mówiłem, nas wypluje. Czemu? Bo jest przecholernie trudna. Jest do przejścia, ten poziom trudności jest nie fair. Często jest nie fair, bo uważam, że mimo wszystko czasem będziemy musieli troszkę poresetować gierkę. I to jest mimo wszystko czas marnowany, więc no tak, te dzisiejsze produkcje to mają opanowane lepiej akurat, ale ten poziom trudności przede wszystkim posiada coś, czego dzisiejsze gry niekoniecznie posiadają. Mianowicie satysfakcję z tego, co osiągnęliśmy. Z tego, że skończyliśmy daną misję, z tego, że przeszliśmy dalej. Nigdy w sumie przez całą fabułę, będę porównywać oczywiście tą grę do GTA V, nigdy przez całą fabułę GTA V nie cieszyłem się, że ukończyłem daną misję. Ona oczywiście była przyjemna, ona grało mi się w nią super. Tylko, że czy ja miałem satysfakcję z tego, że rozwaliłem 50. glina, który mnie gonił? No niekoniecznie, ponieważ ja w sumie w trakcie tej gry pokonałem, nie wiem, może z 1000 czy 1500 glin. Czy policjantów, cokolwiek. Tutaj my jesteśmy w stanie przegrać przez to, że dostaniemy pieprzony mandat. I to jest coś wspaniałego, tak jak mówiłem. To wspiera klimat. Dużo rzeczy tu wspiera klimat, tak jak wcześniej wspominałem. I to jest ogromny plus mafii. Ponieważ jeśli chcemy powrócić do takiej gry, oczywiście nie grałem w Definitive Edition i nie wiem, na ile ona jest zgodna z tym, co po prostu tutaj zastaniemy. To szczerze, coś, co jest zawsze wieczne. To nie są mechaniki, a to nie jest grafika, która oczywiście że się zestarzała, no tylko że podejmowanie jakiejkolwiek chęci w ogóle hejtowania tej grafiki, no spotkałyby się z głupim, ale przecież mamy Definitive Edition. Więc tak, coś, co jest wieczne dla gier, to jest klimat. Coś, co jest wieczne, to jest fabuła. I tutaj one stoją na jak najbardziej przyzwoitym poziomie. Jak najbardziej jesteśmy w stanie się wciągnąć w tą grę, więc jak najbardziej ja bym polecał wam, w momencie, w którym faktycznie jarają was tego typu klimaty, weźcie tą grę, zagrajcie. Zderzycie się z czołgiem i przegracie wiele razy. Ale w momencie, w którym ten czołg pokonacie, to będzie naprawdę wielkie odczucie satysfakcji. Coś, co niesamowicie zaskoczyło mnie, jeśli chodzi o mafię w ogóle, to zwłaszcza w tych czasach, zwłaszcza w czasach, w których nie robi się gierek tego typu, to ilość przywiązywania uwagi na szczegóły. Tutaj naprawdę każdą misję jesteśmy w stanie zrobić na 5 różnych sposobów, czy odkryć 5 różnych aktywności pobocznych, które jesteśmy w stanie zrobić, bo tak, bo ta gra ma swoje sekrety. Ta gra wokół siebie ma taką aurę tego, że w momencie, w którym załóżmy, że wrócę do tej gry sobie po pół roku, czy po roku, w momencie, w którym załóżmy, że będę opisywać całą fabułę tej gry, ja będę odkrywać 15 nowych rzeczy w każdej misji. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o moją wiedzę, to jest ona dosyć ograniczona. Tutaj nie dość, że właśnie questy jesteśmy w stanie robić na różne sposoby, to takie rzeczy małe jak to, że jesteśmy zatrzymywani za nadto przyspieszenie, czy też za nadto prędkość,
czy jesteśmy zatrzymywani za to, że, nie wiem, przejedziemy na czerwonym świetle, czy w momencie, w którym przejedziemy pieprzonego przechodnia, to jesteśmy też zatrzymywani i mamy misję do powtórzenia. To, że w momencie, w którym, przebijemy dziurę paliwową, czy też bak paliwowy przedziurawimy, to paliwo będzie nam spieprzać. To, że to paliwo będziemy musieli uzupełniać, w którym faktycznie będzie taka potrzeba, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co imponuje w tym momencie. I oczywiście, że to nie są rzeczy, które chce się robić w każdej grze. To nie jest tak, że to by była wartość dodana w każdej grze. Nie, ale tutaj to działa. Bo tutaj wszystko jest twarde, tutaj wszystko jest potężne i tak. Przez to właśnie takie minimalne rzeczy, takie minimalne detale, no one imponują, one nie wkurzają w żadnym momencie. Wierzcie mi, nawet jeśli nie jesteście fanami takich rozwiązań, będziecie się bawić dzięki temu dobrze, będziecie się bawić dzięki temu lepiej, po prostu. Co dalej? To jest również moje wielkie zaskoczenie. To jest sam fakt ilości kontentu, którą twórcy przygotowali dla nas. Nikt nie prosił, pewnie nikt nie potrzebował, czy też nikt po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, że potrzebuje taką ilość kontentu, czy po prostu kontent tego typu, że on jest potrzebny. Bo czy mi był? Nie. Ale to, że ja mogę zrobić to, co mogę tu zrobić, czyli obejrzeć całą kolekcję aut, która jest dostępna w tej grze, czyli to, że po przejściu fabuły odblokowujemy całkowicie drugi tryb, której zawartość wynosi mniej więcej tyle samo, ile fabuła główna. To jest coś niesamowitego. Gier się już nie robi tak. Oczywiście, gry dzisiejsze posiadają content gdzie indziej. Content w multiplayerze, content w postaci znaczków, które są w ilości miliona na mapie. Oczywiście, że tak. Jest content tego typu. Ale o dodatkowych trybach rozgrywki można pomarzyć w większości produkcji. I oczywiście, sama mafia też nie jest idealna, ale czysto to, że dali nam tego typu rozgrywkę, no jest to coś, co zasługuje na wielką pochwałę, ponieważ no, ej. To jest tylko i wyłącznie dobra wola twórców. W momencie, w którym przejdziemy tę grę, prawdopodobnie będziemy mieć dosyć duży niedosyt, ponieważ no jest to bardzo dobra gra i nie będzie się ona ciągnąć przez 100 godzin. I tutaj, jeśli chcemy spędzić po prostu jeszcze trochę czasu w tej grze, możemy to zrobić. Nie musimy się przekonywać do tego, żeby ponownie przechodzić fabułę. No jest to coś wspaniałego. Podchodząc do Mafii, szczerze mówiąc, nie miałem dużych oczekiwań. Wiedziałem, że dwójka jest dobra, wiedziałem, że trójka jest zła. Myślałem, że jedynka jest przesadnie gloryfikowana do takiego poziomu, że ona nie będzie w stanie spełnić moich, no, niskich oczekiwań. Po prostu. Myślałem, że ludzie przesadzają w momencie, w którym mówią o detalach, które są w tej grze, czy też ludzie przesadzają po prostu z jakością tej gry. A szczerze? Pozytywnie się zaskoczyłem. Ta gra jest naprawdę wyjątkowa i myślę, że to widać na każdym kroku. Bardzo się cieszę, że doczekała się remake'u. Mam nadzieję, że będzie mi dane prędzej czy później go sobie podnieść i w niego zagrać, bo możliwe, że to będzie naprawdę dobre przeżycie. I bo jedynka definitywnie takim była. I z tego jestem zadowolony i w momencie, w którym wy nie graliście nigdy w tę grę, to nie miejcie też jakichś niesamowicie wielkich oczekiwań. Oczywiście, to nikomu nie pomaga. Ale zagrajcie w to. Szczerze. Jeśli graliście w to, to też zagrajcie w to. Będziecie się bawić naprawdę dobrze. Bo do tej pory ta gra utrzymuje swój klimat i do tej pory ta gra to będzie bardzo dobre przeżycie. Więc cóż. Ja jako, że to jest ostatni materiał w tym roku, to ja was zapraszam do każdego następnego i poprzedniego. Każdy następny będzie się oczywiście ukazywać w każdą środę o godzinie 17, w sobotę o godzinie 18. Jako, że tak jak mówiłem, jest to ostatni materiał w tym roku, to
Ja wam życzę tego, żebyście byli szczęśliwi. Pewnie już to robię ponownie, ale no cóż, taki jestem. I cóż, następna gra to będzie naprawdę duża, duża przeszkoda dla mnie. Ponieważ nienawidzę twórców tej gry, a równocześnie uwielbiam tą produkcję. I prawdopodobnie będzie to jeden z najdłuższych filmów, jakie wypuściłem na tym kanale, więc trzymajcie się mocno. I do zobaczenia.